do drzewa żywota od momentu, kiedy Adam zgrzeszył. Bóg powiedział, że musi być zasłoniony ten dostęp, bo inaczej Adam, pomimo tego, że zgrzeszył, by pożywał z tego drzewa żywota i by żył wiecznie. W ten sposób grzech by wiecznie by trwał, co nie było zgodne z wolą Bożą, ani z dobrem wszystkich istot. Tak, i teraz, żeby zrozumieć, co symbolizuje drzewo żywota, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest źródłem życia wiecznego? Albo jeszcze lepiej, kto jest źródłem życia wiecznego? I tu bym proponował, żebyśmy przeczytali kilka tekstów z Pisma Świętego. Szczególnie lubię pod tym kątem czytać Ewangelię Świętego Jana, dlatego że Ewangelia Jana jest jakby w szczególności Ewangelią życia. Nie chcę powiedzieć, że nie są Ewangelią życia, ale ten element życia szczególnie mocno jest wypuklony w Ewangelii Świętego Jana. Pierwszy rozdział, wiersz 4. O naszym Panu Jezusie Chrystusie. Co jest napisane? W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. W Nim było życie. 11 rozdział tej samej Ewangelii, wiersz 25. Rzecze Jezus do Marty. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. 14 rozdział, wiersz 6. Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jestem życiem. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, wiersz 12. Kto ma syna, ma żywot. Kto nie ma syna, nie ma żywota. I jeszcze może, żeby Jana tym nie męczyć, to jeszcze z listu do Kolosan. Odczytajmy 3 rozdział, wiersz 4. List do Kolosan, 3 rozdział, wiersz 4. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy i wy okażecie się razem z Nim w chwale. Więc widzimy stąd, że drzewo żywota prezentuje nam naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jest tym, który daje życie. On jest tym, przez którego zostało wszystko stworzone, w tym również Adam. I on jest tym, przez którego krew, przez którego śmierć, wszystko zostanie przywrócone z powrotem do życia. To ze śmierci zostanie wyciągnięte do zmartwychwstania. Chrystus jest życiem naszym. Jeżeli mówimy o życiu, to trzeba sobie uświadomić, że integralną częścią jakby życia jest oddychanie, jest jedzenie. Są pewne czynności, które człowiek musi wciąż robić, aby to życie trwało. I tak naprawdę życie jest czymś, od czego jesteśmy uzależnieni. Nie możemy przestać być uzależnieni od życia. Nie możemy przestać być uzależnieni od życia. To tak jak na przykład, jeżeli dziecko idzie do szkoły, to ono ma jakiś okres wyznaczony. Jak skończy tą szkołę, to jest może szkołę opuścić i już ma kompetencje i jest w stanie samodzielnie dalej korzystać z tego, co nauczyło się przez ten czas, mieć z tego jakieś owoce. Natomiast w przypadku oddychania, w przypadku życia, nie możemy przestać być uzależnieni od życia. I to jest też dobry obraz tego, że skoro drzewo życia symbolizuje nam Jezusa Chrystusa, to nie można Jezusa Chrystusa mieć na jakiś czas i potem już w związku z tym z tego nie korzystać.
tym nie będzie. Nawet na nowej ziemi napisane jest, że drzewo życia rodzi owoc 12 razy w roku. Więc cały czas każdy, kto będzie chciał żyć, będzie musiał przychodzić. To pokazuje nam ciągłość naszej relacji z Chrystusem, która nie może być zachowana, bo wtedy życie zostaje przerwane. A więc zasada życia to zależność od Boga we wszystkim. Zależność. Jeżeli zasada życia oznacza zależność, to można przedstawić, i Pan Jezus przedstawił to bardzo ładnie w ostatniej mowie przed śmiercią, kiedy wyszli do ogrodu i weszli, tam był wino rosło. I Pan Jezus powiedział, że ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. I mówi, że tak jak latorośle nie mogą sam z siebie owoców dawać, one muszą trwać w krzewie winnym. I dalej mówi, że jeśli nie będą trwały, co się z nimi dzieje? Usychają. Więc tracą życie. Jeżeli nie ma kontaktu z drzewem życia, życie ulega utracie. I taka gałązka jest odcinana i w ogień rzucana. I z drugiej strony, skoro życie oznacza zależność od Boga, to możemy powiedzieć, co znaczy przeciwieństwo. Przeciwieństwo oznacza niezależność od Boga. Że człowiek w pewnym momencie chciałby tak jak diabeł powiedzieć. Ja, zresztą był natchniony przez diabła. Ja Boga nie potrzebuję. Ja poradzę sobie sam. Tak jak dziecko szkołę skończy i teraz ja sobie idę swoje życie, będę tu działał. Syn marnotrawny. Był cały czas w domu ojca, ale jak stał się samodzielny, ja będę decydował o swoim życiu. I drzewo poznania dobra i zła jest o tyle ciekawe, że ono się nazywa poznanie dobra i zła. Czy poznanie dobra i zła jest czymś złym? Nie jest niczym złym. Człowiek powinien mieć świadomość dobra i zła, co jest dobre, co jest złe. Więc jakby nie miał, to by było... Czy to było czymś złym? Dlaczego Bóg w takim razie ten dostęp do drzewa żywota, do drzewa poznania, może nie tyle, że zakrył, ale zabronił dostępu? Czy Bóg nie chciał, żeby człowiek omijał zło, a czynił dobro? Nie. Oczywiście, że Bóg chciał, żeby człowiek czynił dobro, ale nie jest to droga, nie jest to sposób, aby człowiek w ten sposób Boże cele realizował. Jeżeli będzie trwał w Chrystusie, jeżeli latorośl będzie trwała w krzewie winnym, to ona będzie wydawała owoce. A jakie to są owoce? Czytamy o owocach Ducha Świętego. Wspaniałe owoce. I napisane jest, że ci w nie ma zakonu. Czyli żadne prawo nie jest w stanie się zarzucić czegokolwiek temu, kto ma owoce Ducha. A owoce ducha z czego powstają? Z trwania w krzewie winnym, prawda? Czyli mamy z jednej strony zakon, który mówi, co jest dobre, co złe, ale okazuje się, że on dla tych, którzy trwają w Chrystusie, on jest niepotrzebny. Nie jest zły. On jest dobry dla tych, którzy czynią zło. On wtedy pokazuje, co jest dobre, co złe, ale tych, którzy trwają w Chrystusie, on jest niepotrzebny. Bo co jest celem Bożym? Pan Jezus mówi, ja przyszedłem, aby dać owcom życie i aby one obfitowały. Obfitość. Obfitość to jest coś, co Bóg z Bożą wolą dla człowieka. A diabeł, to jest przeciwnie, jest napisane w tym samym wierszu, złodziej przychodzi, aby kraść, zabijać i niszczyć. Słyszeliście o oszustwach na wnuczka na pewno i różnych innych. Taki człowiek, jak przychodzi, to mówi, dzwonię do Pani, bo chciałam Panią okraść. Nie. On dzwoni, że chce uczynić dobro. Proszę Pani wnuczek ma kłopoty, ja chcę pomóc. Przychodzi i przedstawia się w dobry sposób. I drzewo poznania dobra i zła, ono bardzo ładnie się nazywa, ale ono jest, za tym drzewem kryje się diabeł. Diabeł kryje się za wieloma dobrymi rzeczami. Potrafi się kryć za nawet za naszymi bliskimi, potrafi się kryć nawet za apostołami. Pamiętamy scenę z Piotrem,
Jak Pan Jezus musiał go nawet zganić, powiedział: idź precz ode mnie, szatanie. Piotr miał dobre intencje. Nie chciał niczego uczynić. A mimo to diabeł potrafił go wykorzystać. A Pismo Święte? Śpiewaliśmy pieśń, wspaniała księga, czytaliśmy manę, że natchnione przez Boga. Diabeł przychodzi do Pana i mówi: słuchaj, jest napisane. Diabeł, żeby zwieść, kryje się za dobrymi rzeczami. I Bóg uczy nas w lekcji z raju o ważnej rzeczy, że jeżeli będziemy trwać w Chrystusie, to mamy wszystko, to niczego nam nie brakuje. I wszystkie rzeczy, nawet dobre, które stworzył Bóg, one nie będą nam o tyle potrzebne, ja nie chcę tu być źle zrozumianym, ale będziemy bezpieczni, że przez nie diabeł nie wejdzie do naszego serca, aby nam cokolwiek zabrać, aby nas oszukać, aby nam zabrać przede wszystkim życie. Więc drzewo poznania dobra i zła, jak mówimy, to niezależność od Boga. Ja będę wiedział, co jest złe, ja będę decydował o tym, ja mam intencję, ja nie chcę zła czynić, ja będę dobrze czynił, ale ja będę oceniał, czy dana rzecz jest dobra, czy zła i według tego będę postępował. Niezależność od Boga. Jeżeli człowiek wybiera drogę niezależną od Boga, to musi zakwestionować jakiś jego atrybut. Przynajmniej jeden. Na przykład musi zakwestionować, że Bóg jest wszechmądry. Jeżeli Bóg ma dla mnie jakiś plan, no to jeżeli ja wybieram inny plan, to muszę powiedzieć, ja mam lepszy plan. Prawda? Albo, a jeżeli myślę sobie, o, Bóg doskonał, wspaniały plan, ale ja w tym planie wolę nie uczestniczyć, może on nawet jest lepszy, ale ja wtedy muszę zakwestionować jego miłość. Jeżeli ja, wiedząc, że Bóg jest wszechmądry, wybieram swoją drogę, to znaczy, że nie ufam mu, że jest Bogiem miłości, że jest moim Ojcem. Albo mogę zakwestionować atrybut jego wszechmocy. No, on Bóg dobrze chce, Pan Bóg jest wszechmądry, no ale coś mu może nie wyjść. Dlatego wolę sam kontrolować moje życie. Więc tak naprawdę wybór drogi, wybór drzewa poznania dobra i zła oznacza to, że w naszym życiu jest niewiara. Że nie ma wiary, nie ma ufności w Boga. Dlatego to jest tak podstępne. Nazywa się ładnie, a tak naprawdę wypowiadamy bunt przeciwko Bogu. Zobaczmy, w krajach islamskich są ludzie, którzy potrafią się obwiązać ładunkami wybuchowymi i czynią to z dobrych intencji. Oni poświęcają swoje życie. Oni tym chcą rozwiązać problem dobra i zła. Oni decydują, co jest dobre i co jest złe. Wysadzenie się w autobusie jest dobrą rzeczą, bo tych ludzi nauczymy wreszcie, jak powinni żyć, że powinni zwrócić na nas większą uwagę. Taką mają argumentację. Drzewo poznania dobra i zła. I drzewo to nie poznanie dobra i zła rodzi śmierć, ale niezależność od Boga rodzi śmierć. I śmierć, która przyszła przez drzewo poznania dobra i zła, ona również trwa aż w nowej ziemi, tylko w nowej ziemi ma koniec. Tam jest napisane, że została wrzucona do jeziora ognistego i tak będzie koniec śmierci i tak będzie koniec tych, którzy będą wybierali drogę poznania dobra i zła w niezależności od Boga, a nie drzewo żywota. Oczywiście wola Boża jest objawiona w Słowie Bożym. I Słowo Boże, Bóg dał nam Słowo jako wspaniałą instrukcję obsługi. Ludzie często tego nie lekceważą. Kupią sobie jakiś gadżet, potrafią przeczytać wszystko, bo boją się, żeby tego nie zepsuć. A do Słowa Bożego podchodzą i mówią: a nie, ja tutaj mam lepszy pomysł na swoje życie niż Słowo Boże. To jest tak, jakbym kupił ten
samochód i bym stwierdził, ach, tam będę jakiś olej kupował drogi, jak kupię olej sojowy, sobie wleję i będę jeździł. Będzie tańszy, będzie mniej pieniędzy zapłacać. Potem dopiero zapłacę. Tak, a więc mamy te dwie linie od raju do raju. Linia życia, drzewo życia i linia śmierci. Linia śmierci prowadzi do prawdziwego, linia życia do nowego Jeruzalem. Tak naprawdę przez wybór Adama każdy człowiek znalazł się na linii śmierci po wyborze Adama. Ale Bóg daje możliwość wyrwania się z tej drogi i oto właśnie zepsuliśmy, stosowaliśmy się do instrukcji, którą dał Bóg. I naprawa jest taka, że no tak się mówi, wtedy gwarancji nie podlega. I żeby naprawić, trzeba wydać wielki koszt z tego. I tym kosztem, wielkim kosztem, by naprawić tę sytuację, oczywiście jest najdroższa krew i życie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy teraz popatrzyli na kilka podejść odnośnie drzewa życia i drzewa poznania. Bóg postępował, jak Bóg uczył ludzi chodzenia drogą życia, jak ludzie wybierali drogę poznania. Weźmy przykład Abrahama i Lota. Prosty rozkaz, który Bóg dał Abrahamowi. Weź wszystko, spakuj się i wyjdź z Ur Chaldejskiego. Pójdź do ziemi, którą ci wskażę. To nie jest tak, że Abraham sobie wziął, internet otworzył, a gdzie to będzie? Aha, tu, to tędy będę szedł. Ci ludzie nie mieli ani map, ani internetu, ani żadnej informacji. Dla nich to była wielka biała plama. Ten apostoł w liście do Hebrajczyków mówi, że Abraham wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Abraham mógł powiedzieć, Panie Boże, daj mi mapę, pokaż, jakie etapy będą, gdzie ja dojdę, co tam będzie. Abraham nie pytał o to. Mapą Abrahama był Bóg. To rozejście drzewa życia. Nie było u niego poznania. Nie wiedział, czy z tego wyniknie dobro, zło, ale nie musiał tego wiedzieć, bo on wiedział, komu zaufał. On wiedział, że ten, komu zaufał, jest godzien zaufania. I swoją wiarą, wiarę wykazał w tym, on wiedział, komu wierzył. Ja pójdę, moją mapą jest Bóg. Jak dojdę kawałeczek, Bóg mi pokaże dalej, gdzie mam iść. I Bóg doprowadził go rzeczywiście do pięknej ziemi, co mu obiecał. Drugi, z Abrahamem szedł Lot. Pamiętamy tę scenę, kiedy stanęli na wzgórzu i Abraham mówi, Locie, no tyle mamy stad, że ciągle nasi pasterze mają jakieś konflikty, to wy wejdź w jedną stronę, pójdę w drugą, iść w którą uważasz. A Lot napisane, że spojrzał, zobaczył, że dolina Sodomy jest żyzna. I powiedział, dobra, ja tam pójdę. Kierował się drzewem poznania dobra i zła. Czy on miał złe intencje? Nie miał złych intencji. Jest napisane, że był sprawiedliwy. Ale poznanie, drzewo poznania dobra i zła doprowadziło go do sytuacji bardzo ryzykownej. Nie wiem, czy ktoś z was był nad morzem teraz na tej konwencji. Tam Arek miał wykład na temat Lota i właśnie było pokazane, jak tak krok po kroku, coraz bliżej, aż wsiąknął w życie miasta Sodomy i ledwo uszedł z tego z życiem. To było właśnie kierowanie się drogą poznania dobra i zła. W przeciwieństwie do Abrahama. I właśnie po tym wyborze, po tym rozejściu się, Bóg przychodzi do Abrahama i jeszcze mu dalsze błogosławieństwa daje. Widać, że Bogu podobała się decyzja, którą podjął Abraham. Zobaczmy zakon. Boży zakon, który Bóg dał. Słowo, o którym też czytaliśmy dzisiaj na samym początku. Czy zakon jest na linii życia, czy na linii śmierci? Na linii życia. Bo
Czytamy w piątej księdze Mojżeszowej w 30 rozdziale, wierszu 19, ktoś chce otworzyć, piąta Mojżeszowa 30:19. Oto kładę przed tobą dwie drogi. Drogę życia i drogę śmierci, drogę błogosławieństwa, drogę przekleństwa. Wybierz przed drogę życia, abyś żył. Tą drogą była droga zakonu. Czyli zakon, Bóg jak cokolwiek daje, Bóg daje rzeczy dobre. Ale pomimo tego, że zakon był na linii życia, to duchowieństwo żydowskie przeniosło go na linię śmierci. Uczyniło z niego drzewo poznania dobra i zła, nie drzewo życia. Zobaczmy, Mojżesz, który sam dał zakon, jakie on miał pragnienia w sercu. Kiedy był na górze Synaj, to o co prosił Boga? Panie, pokaż mi swoje oblicze. On tęsknił do Bożej obecności, do bliskiej Bożej społeczności. Mało tego, jak czytamy o nim, że chodził z tym narodem izraelskim, to on rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. On był bardzo blisko z Bogiem. On był jakby właśnie, pomimo że był zakonodawcą, czyli można powiedzieć, mówi prawa, dobro i zło. Ale ideą tego wszystkiego, celem, który Bóg dał, było to, żeby doprowadzić ich do społeczności, do bliskiej społeczności. Tak jak Księga Ozeasza mówi, że on nosił jak dziecko, przytulał do policzka. Takiej bliskości chciał Bóg. To właśnie chodziło o to, żeby zakon wskazał im, że oni potrzebują Boga jako źródło życia. Tymczasem duchowieństwo żydowskie na podstawie pisma osądziło Mesjasza, którego oczekiwali. To właśnie zakon, Pismo Święte, Dawid mówi, na drodze życia, lepszy jeden dzień w przedsionkach twych niż dzień indziej tysiąc dni. Zakon prowadził ludzi, miał prowadzić ludzi do społeczności, a ludzie z niego zrobili drzewo poznania dobra i zła. Zwiadowcy wysłani do Kanaanu. 10 zwiadowców czym się kierowało? Poznaniem. No, ziemia piękna, ale ci, którzy tam są, to są olbrzymowie, to są potężni tacy, że nie jesteśmy w stanie tam wejść. Musimy wracać do Egiptu. Drzewo poznania dobra i zła. Kaleb i Jozue? Prawda? Są wielcy potężni, my jesteśmy tym niczym, a mi jest Bóg, drzewo życia. Wchodzą jak do drzewa życia. Zobaczmy Arkę Przymierza, którą Filistyni zabrali, to oni ją musieli zwrócić, bo tam były plagi, były te wrzody u Filistynów i wrócili w jakiś sposób, pamiętacie, jak ona przybyła do Izraela? Na wozie, prawda? Na wozie i się wszyscy, cały Izrael się ucieszył. I tam, gdzie została postawiona w tym gospodarstwie, Bóg szczególnie to błogosławił. I Dawid w pewnym momencie postanowił, że ta arka zostanie przeniesiona do Jeruzalem. I tak. Co Bóg mówił? W jaki sposób arka ma być przenoszona? Na ramionach i kto mówią? Tylko lewici mogli to czynić. A Filistyni mieli świetny pomysł. Po co się męczyć? Dźwigać na ramionach, jak można na wóz położyć i to wszystko wygodnie przewieźć. I Dawid w tym momencie, no niestety, patrzył na drzewo poznania dobra i zła i mówi, o, teraz tu mam lepszy pomysł. Pan mówi tak, no ale mój pomysł będzie lepszy. Filistyni dobrą myśl poddali. I co się stało? Tragedia. Uza dotknął, bo chciał odtrzymać tą arkę, by nie spadła z wozu i stracił życie. Cały smutek spadł na Izraela. I co potem zrobił Dawid? Zaczęli czytać, jak jest w zakonie napisane i w pewnym czasie sprowadzili tą arkę, ale już dokładnie tak, jak Bóg nakazał. Pismo Święte. Ewangelia Świętego Jana, 5 rozdział i 39 wiersz.
związane z dzisiejszą manną. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. Zobaczcie, pismo dane przez Boga i oni dobrze to rozumieli, że mają w nich żywot wieczny, że one są dane po to, żeby znaleźć drogę do drzewa życia, do Jezusa Chrystusa. On się mówi, a one składają świadectwo o mnie, bo ja jestem drzewem życia. Pan Jezus mówi, tak jakby powiedział. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Czyli każda rzecz, która jest dobra sama w sobie, może stać się drzewem życia, albo może stać się drzewem poznania dobra i zła. Wszystko zależy od tego, jak do tego podejdziemy. Jak podeszli do tego uczeni w piśmie i faryzeusze. Podeszli ci, których Pan wychowywał swoim przykładem. Miałem przyjemność rozmawiać osobiście, odwiedzić pastora Piotra Zarembę. To jest pastor, który przetłumaczył Pismo Święte całe z hebrajskiego i greckiego, wydane w zeszłym roku. I pytałem go różne rzeczy związane z tłumaczeniem pisma, jak to się zmieniło w jego podejściu do pisma. On mówił, że ta praca trwała kilkanaście lat. Ale myślał na początku, że gdy tłumaczy pismo, to będzie je lepiej znał. A teraz widzi po fakcie, że to nie to, że on poznał lepiej pismo, ale poznał lepiej autora. I to jest właśnie podejście drzewa życia. Że pismo jest po to, żebyśmy weszli w bliską relację z Bogiem. A z drugiej strony, chciałem przeczytać, bo tu jest od wydawców słowo zaproszenia do czytania Pisma Świętego, że może być również nie tylko drzewo życia, ale może być drzewem poznania dobra i zła, jak będzie źle użyte. Ja tu tylko fragment przeczytam. Księgi tego zbioru nie przestają służyć wielu za podręcznik definiowania racji. Tak dla niektórych, kto ma rację. A ty nie, ty masz rację, to jest tak napisane. Tymczasem mają one służyć pogłębianiu relacji. Obserwując wzmożone wysiłki współczesnych sobie uczonych, Pan Jezus podsumował. Zagłębiacie się w pisma, ponieważ sądzicie, że macie w nich życie wieczne, podczas gdy one składają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby zyskać życie. I teraz jego komentarz. Trudno o lepsze ujęcie sprawy. Jeśli na kartach tych pism zamierzasz szukać przede wszystkim racji, to zapewne ją znajdziesz, jak wielu innych, na własną miarę, jednym na pociechę, drugim na przekór. Może tej racji zechcesz bronić, a nawet za nią umrzeć. Jeśli jednak dzięki tej księdze nie nawiążesz relacji z osobą, z Panem Wszechrzeczy, z Jezusem Chrystusem, jeśli On sam nie stanie się rdzeniem twojego życia, to uzbrojony w prawdziwe racje możesz rozwinąć z prawdziwym życiem. Bardzo dobre ujęcie tego, co istotne, jak Pismo Święte ma stać się dla nas drzewem życia, a nie drzewem poznania dobra i zła. To, co mówiliśmy o zakonie, to apostoł Paweł mówi, że ten zakon nie przynosi mu życia, on przynosi mu śmierć. Nawet w drugim liście Koryntian, w trzecim rozdziale, mówi o służbie literze, służbie słowu, służbie pismu, tam dosłownie użyte słowo gramata, które niesie śmierć. Zakon, który był dobry, to ludzie wzięli go w taki sposób, że zamiast dać życie, on dawał śmierć. Z drugiej strony mówi o służbie ducha, że Duch Boży poprowadzi nas do takiej służby, bo zgodnie z pismem, że ono stanie się dla nas drzewem życia. Inny przykład drzewa poznania dobra i zła i drzewa życia to jest nasz własny charakter, praca z naszym charakterem. Nieraz mówi się o tym, że powinniśmy sobie wypracować jakiś dobry charakter. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 7 rozdziale mówi, że
On stwierdził, że zakon jest dobry, doskonały. I chciał żyć zgodnie z tym zakonem. Ale nie mógł pozbyć się niektórych grzechów. Mówi, że pożądliwość rozpalała go od wewnątrz. I z wierzchu był człowiekiem bez zarzutu. Potem w liście do Filipa mówi, faryzeusz mógłby stać nawet jako przykład dla innych. Ale to była z wierzchu, to mówił Pan Jezus, groby pobielane, w środku pełne kości. I szczerze przyznał apostoł Paweł, jaki był jego stan. I mówi, któż mnie wyrwie z tego ciała śmierci? I kończy, dzięki niech będą Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Bo On sprawia, że to, co niemożliwe dla ciała, dla zakonu, w czym zakon był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna i przez to, że daje nam Świętego Ducha. To Bóg sprawia w nas, że charakter powstaje charakter taki, jakiego Bóg pragnie. To nie my wypracowujemy. To jak te gałązki, które są w krzewie winnym. One nic nie robią, można powiedzieć. A w zasadzie robią. Co robią? Czerpią sok. Czerpią sok. I jak czerpią sok, to naturalną rzeczą jest, że one rozkwitają i w końcu wydają owoc na chwałę swojego ogrodnika i nagrodnika. I tak właśnie ma być, że naszym pragnieniem jest charakter. Pragnieniem faryzeuszy też był charakter. Przychodzi faryzeusz do świątyni i mówi się, Panie mój, ja dziękuję Ci, że nie jestem taki jak ten właśnie. On dziękował Bogu za to. Czyli miał wdzięczność. On pragnął świętości. Ale to było przez drzewo poznania dobra i zła. Pan mówi, że tu z wierzchu wszystko ładnie wygląda. Ale serce. Jakie jest serce? Więc jeżeli Pan mówi, miły nieprzyjaciół, to ja nie jestem w stanie się do tego zmusić. Ale ja mogę oddać swoje myśli, swoje serce, wszystko co mam Bogu, Jezusowi Chrystusowi i prosić Go, żeby to Jezus miłował tych nieprzyjaciół przeze mnie, bo ja tego nie potrafię. I Bóg to czyni. Bóg zmienia serce, bo musi być nasza zgoda. Przede wszystkim przychodzimy do drzewa życia. Nie mamy niezależności. Nie mamy niezależności. Wszystkim chcemy być zależni od Pana i wtedy ten owoc powstaje. Jest wtedy przepływ soków winorośli. Kiedy Pan Jezus spotykał się z ludźmi, to wielu ludzi przychodziło do Niego jako do drzewa poznania dobra i zła. Na przykład Samarytanka przychodzi i mówi, Panie, słyszeliśmy, że jedni mówią, że tam należy czcić Boga, a inni mówią, że na tej górze, jak to ma być? Pan Jezus nie o tym jej mówi. On mówi do niej tak. Kobieto, jeśli napijesz się tej wody, którą ja ci dam, ona stanie się źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. I to jest ta woda żywota. Pan Jezus powiedział, że kto pragnie, przyjdzie do mnie i pije. I stanie się właśnie źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu, a to mówił o duchu, który miał zostać dany. To samo apostołowie. Panie, co się stało? Kto zgrzeszył? On czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Poznanie dobra i zła. Sam to wiedział. Pan mówi, ani on, ani rodzice, ale aby się wypełniły Boże dzieła. Zwraca uwagę cały czas na życie, które daje Bóg przez niego. Nikodem też. Panie, wiemy, że jesteś nauczycielem, bo nikt by nie mógł przyjść taki, nie mógł być takim nauczycielem, gdyby go Bóg nie posłał, gdyby nie widzimy po znakach, które czynisz. A Pan Jezus nie wyrobi mu wykładu teologicznego, tylko od razu mówi mu, człowieku, jeśli ty nie narodzisz na nowo, nie narodzisz się z wody i z ducha, nie możesz wejść do Królestwa Bożego. Ludzie dają Panu Jezusowi pomysły, na przykład Panie, rozpuść tych ludzi, bo
Już późno, późno jest, nie będą mieli co jeść, głodni pójdą spać. Niech pójdą sobie do wsi, nakupią różnych rzeczy. Pan Jezus nie słucha tych rad. Pan Jezus mówi, wydajcie im jeść. Dla nich to w ich poznaniu to się nie mieści, jest to niemożliwe, ale Pan Jezus ich uczy tego. Rozmnożył chleb. Albo w Kafarnaum. Przychodzi do niego wieczorem całe miasto, a on uzdrawia ich. Głosi Ewangelię. Można by powiedzieć dzisiaj językiem chrześcijańskim, przebudzenie w Kafarnaum. Co wtedy by zrobili kaznodzieje, kościoły by zrobiły? No to sprowadzamy tu jeszcze więcej kaznodziei, robimy wielką akcję, namioty i będzie tutaj tydzień jakiegoś tam wykładów czy coś. A Pan Jezus następnego dnia mówi, ja mam jeszcze inne wioski, inne, do których muszę iść, bo wszędzie muszę głosić Słowo Boże. I po ludzku, według poznania, moc, popularność wzrasta, trzeba tutaj działać. A Pan Jezus rano idzie, spotyka go, on zawsze się modli i pyta się swojego Ojca, co ja mam czynić? On nie musi myśleć, co jest dobre, co złe. Ojciec mu każe to czynić, to to na pewno będzie rzecz dobra. Powiedział, ja nic nie mówię od siebie, ja nic nie mogę czynić sam od siebie. Czynię tylko to, co Ojciec mój czyni. I to jest właśnie chodzenie, przychodzenie i karmienie się z drzewa życia. Możemy jeszcze zobaczyć na samym początku, w pierwszym Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 4 i 5, mamy pokazane dwie linie. Linie życia i linie śmierci. Linia śmierci to są potomkowie Kaina, linia życia, linia życia jest Seta, która prowadzi do Noego. Zwróćmy uwagę, na co zwraca czwarty rozdział, to sobie potem jako zadanie domowe zobaczcie. Na co zwraca uwagę czwarty rozdział? Co pokazują, co osiągnął Kain i jego potomkowie? Miasta pobudowali. Wytapiali żelazo, napisane. Instrumenty stworzyli. Dzieła, dzieła, dzieła. Coś, co może zadziwić ludzkie poznanie. Praktyczność taka, prawda? Ale nie ma tam ani słowa o życiu. A piąty rozdział mówi o linii sta. I żył, i spłodził dzieci, i żył, i żył. I mówi cały czas, użyty ciągle jest o nich, potomkach, że oni żyli. Myślę, że to nie jest przypadek. To jest właśnie to, aby pokazać, że tam była linia życia. Tu była linia śmierci. I chociaż ona pięknie wyglądała w oczach świata, nie miała żadnej wartości, bo skończyła się w potopie. A linia życia przez Noego przeszła do drugiego świata. Oczywiście po potopie znowu była niezależność. Babel, Sodoma. Możemy jeszcze pomyśleć o Kościele, który powołał Jezus Chrystus. Pan Jezus był tym, który był na linii życia. I On na tą linię życia wprowadził apostołów. Natomiast faryzeusze, duchowieństwo żydowskie, wielu Żydów pozostało dalej w linii śmierci. Z tej linii życia nie skorzystało. Kiedy Pan Jezus wstąpił do nieba, pozostał Kościół i Kościół zaczął korzystać z drzewa poznania dobra i zła, zaczął metody światowe stosować i wszedł na linię śmierci. Oczywiście z wyjątkiem zwycięzców. Zwycięzcy pozostali na linii życia. Ale to wszystko nas uczy, że słowa, które nazywają, że diabeł przychodzi jako anioł światłości, że ukrywa się jako za pociągającymi rzeczami, ukrył się jako wąż. Dzisiaj wąż dla nas jest nieprzyjemny, ale wtedy, zanim był przeklęty, to był wspaniałe zwierzę. A więc ukrywał się rzeczami wspaniałymi. Za Piotrem, który Panu Jezusowi radził, Panie, nie przyjdzie to na ciebie. Prawda? I może się ukrywać nawet za dobrymi uczynkami. Tak jak mówiliśmy przykład faryzeusza. Pismo Święte omawia kategorię tak zwanych martwych uczynków.
cyrków, które nie są same w sobie złe, ale są martwe. Bo istotą Ewangelii jest życie. Istotą Ewangelii jest życie do Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, przeciętny człowiek, jak zapytamy, co jest lepsze, że ktoś chodzi do kasyna, czy chodzi do kościoła? Każdy powie, no lepiej, że chodzi do kościoła. A tak naprawdę w jednym i w drugim kryje się śmierć. Bo kościół, ten, mówię o tym kościele nie w znaczeniu tego, który Bóg powołał, tylko tak dzisiaj się mówi, idziemy do kościoła. Tam nie ma życia. I jedno i drugie prowadzi do śmierci. Ale jedno wydaje się, ładnie się daje, ale za nim się kryje śmierć. Tak jak drzewo poznania dobra i zła, prawda? Wejdźmy do księgarni chrześcijańskiej. Ile książek jest pięknych, napisane, jak żyć w bliskiej łączności z Bogiem, a jak na przykład doświadczać mocy Bożej w swoim życiu. Mnóstwo książek. To wszystko są drzewo poznania dobra i zła. Ludzie zaczynają czytać książki, nie czytają Pisma Świętego, nie modlą się, nie przychodzą do Jezusa Chrystusa. Każda rzecz, nawet dobra, może stać się drzewem poznania dobra i zła. Dlatego niesamowicie ważna jest ta czujność i to, aby przychodzić i karmić się z drzewa żywota. Ja nie wiem, czy Adam karmił się z drzewa żywota, kiedy jak to się stało. Pismo Święte tego nie mówi. Są różne na ten temat teorie, ale nie wiadomo, czy w ogóle spożywał z drzewa żywota. Może tyle miał rzeczy ciekawych, ważnych, że może nawet nie zdążył. Oczywiście to jest tylko jedna z hipotez. Jak wielu ludzi szuka dobrych, ale nie przychodzą do Jezusa Chrystusa, podobnie jak faryzeusze. I podsumowując te myśli, Bóg posadził człowieka w ogrodzie Eden po to, aby uprawiał ogród, po to, aby ziemia rodziła życie. Co to znaczy uprawiać ogród? Pan Jezus taką przypowieść dał o siewcy. Tam napisane, że tą ziemią to są serca ludzkie. I to chodziło o zmiękczanie serc ludzkich. Po to, aby ziarno Słowa Bożego padało tam i wydawało owoc. Ale człowiek miał też strzec ogrodu przed wrogiem. To było drugie polecenie, które dostał Adam. Miał uprawiać i strzec. Dlaczego strzec? Dlatego, że mimo, że ogród był jako wspaniały, jako dar przygotowany, mógł przyjść i każdą dobrą rzecz spróbować podejść i zburzyć ten porządek, który dał Bóg. Dlatego też drugą rzeczą jest to, żeby strzec swojego życia, strzec swojego serca, aby dobre rzeczy, które dał Bóg, aby nie stały się dla nas tym drzewem poznania dobra i zła, w których stajemy się niezależni od Boga. A więc na jakiej linii jestem? Linia życia jest linią bardzo prostą, jest szczerą, jest otwartą. Nawet bym mógł powiedzieć, taką wydawało się nawet mało interesującą, tak tamten piąty rozdział pierwszej Mojżeszowej. I żył, i umarł tam, prawda, i żył, a tamci. Ile rzeczy ciekawych zrobili w tym czasie, ale czym to skończyło, prawda? Śmierć właśnie chowa się w poznaniu dobra i zła. Śmierć chowa się w działach. Czasami jest tak, że człowiek ma wielkie pragnienie, żeby działać dla Boga. I chce pokazać, nawet Jezus mówi, że faryzeusze potrafili obejść całe nawet morze, żeby pozyskać jednego wyznawcę. Ale kiedy pozyskali, czynili go dwakroć gorszym synem Gehenny niż oni sami. Człowiek łaknie poznania. Człowiek lubi poznawać. To jest, my się urodziliśmy z tym. I to nie jest rzecz zła, tylko że diabeł właśnie, nauka z ogrodu Eden pokazuje nam, że diabeł bardzo często w ten sposób przychodzi do nas. W ten sposób, żeby przez to nas zwieść. Przychodzi, chowa się w dobrych rzeczach. A więc dobre intencje nie wystarczą. Faryzeusze mieli dobre intencje. Tak naprawdę my codziennie stajemy przed wyborami.
Codziennie mamy przed sobą drogę, drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. I nasze wybory codzienne są właśnie w oparciu o drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. Spójrzmy na nasze życie, na ile czynimy jak Jezus, który powiedział, że nie czynię nic, nic nie mówię, oprócz tego, co czyni, co mówi Ojciec. Więc życie przez wiarę, życie w całkowitym poleganiu na Bogu, życie, w którym jak Abraham, który wyszedł, bo mu Bóg obiecał coś i nie wiedział, dokąd pójdzie. Nie wiedział, jakie będą postoje po drodze, co go w międzyczasie spotka, ale on wiedział, komu zaufa. Dlaczego? Dlatego, że jego drogi są lepsze. Jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wyższe są moje myśli nad wasze myśli. Godzien jest Bóg, aby mu zaufać. Godzien jest Baranek przyjąć cześć i chwałę i moc i błogosławieństwo. Amen. Że tak powiem, zamiast szukać pieśni stosownej na zakończenie wykładu, to ja słuchałem wykładu i to jest moja wina. Ale znaczy, no właśnie, czy profesor ma jakąś pieśń? 318. Stosowną. My czekamy tam, gdzie trwamy. No to może 318 jak nie zakończymy ten wykład. Proszę rozpocząć. Nie, to nam tak pójdzie, bo dawno nie śpiewaliśmy. Czekamy, prawdzie trwamy, na proroczy jasny dzień, kiedy króla powitamy wśród radosnych chwały dzień. Wciąż czekamy na tę chwilę, przeminęło cierpień tyle, ale cierpieć było mile, bo już i na Pański dzień. Wnet minie trud, wnet minie głód, obecny już Stawca Król. Przyszła chwila ta radosna, śmierci Pan uwolni świat i zakwitnie wieczna wiosna. Rajski dzień przez tysiąc lat. Wciąż czekamy na tę chwilę, przeminęło cierpień tyle, ale cierpieć było mile, bo już świta Pański dzień. Wnet minie trud, wnet minie ból,
Do Ojca Niebieskiego wspólnie z bratem Rysiem. Boże Wszechmogący, dziękujemy Ci za to, że jesteś dawcą wszelkiego doskonałego daru. Dziękujemy Ci przede wszystkim za naszego Pana Jezusa Chrystusa, nasz żywo żywota, do którego chcemy przychodzić i całkowicie wyzależni. O Panie, kiedy mamy naszego Pana Jezusa Chrystusa, to niczego nam nie potrzeba już. Mamy wszystko. Prowadź nas. Wyzwól nas od wszelkich więzów, których jesteśmy niezależni od Ciebie, których nie potrafimy Ci zaufać. Każdy z nas ma wiele rzeczy. Opleć nam to, Panie. I daj nam siłę, daj nam wiarę, byśmy mogli uwierzyć Ciebie, naszą wiarę. Pójdź za Tobą, dokądkolwiek nas poprowadzisz. Prosimy o to przez naszego drugiego Mistrza i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Teraz będziemy mieli 10-minutową przerwę i później będzie się usłyszy nam następny wykład. Jeśli można, to mam tutaj jeszcze pozdrowienia z transmisji od brata Adama Schreibera, od siostry Joli Kwali i od brata Przemka Brzozowskiego. Wszyscy nas serdecznie pozdrawiamy. Prosimy o przekazanie. O, słyszę. Tak. Również od brata Świątka, zapomniałem przekazać pozdrowień. Byliśmy w jego ubiegłą niedzielę. Kazał serdecznie pozdrowienia przekazać. No, sam nie będzie mógł być obecny, dlatego że jego stan zdrowia jest no, dość. Znaczy, mówi, że lekko poprawia się, ale ta poprawa jest bardzo, bardzo powolna. No i no, prosił o modlitwę i przekazywał pozdrowienia, życzenie błogosławień Boże. Również pozdrowić.
Kto się by chciał czegoś napić, to bardzo proszę, tu jest woda. Może ja tutaj pozasłonię bardziej okna, bo na to to prześwietlało. Czyli to jednak transmisja się udało, tak? No tak mi przerywało, no. Ale od przejęcia od 10 minut już tak. Wodę nie gazowaną to tutaj jest, a zgazowaną teraz trochę lekko. Także. No tak, czasami tak bywa, że... Rodzina koła. No tak, tak. No cóż, tu jesteś w zasadzie w składzie, który może być z Zboru Piotrzańskiego. I Dzierżoniowie jest zbór, tak? Tak. Dzierżoniowie jest zbór. Nie, właśnie... Teraz będę poprawiał umieszczenie kamery, to że się pewnie wyłączy niestety, bo kamera jest bardzo delikatna. Może się mnie wyjście no tak. Bracie Przemku, temat był o drzewie życia i drzewie poznania dobra i zła. To był pierwszy kwadrat. Drugi jeszcze nie wiem, jak to będzie brat. Próba Piotra. Drugi temat będzie brzmiał próba Piotra. Próba Piotra. Także wyłączam transmisję, za chwileczkę ją włączę z powrotem. Także proszę o ponowne podłączenie.